Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Konferencja jest poświęcona sytuacji banków żywności. Bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę Państwa, najubożsi Polacy od ponad 10 miesięcy są pozbawieni pomocy żywnościowej, z której korzystali w ramach programu o dostarczaniu nadwyżek żywności z krajów Unii Europejskiej, także z Polski, dla najuboższych rodzin w Polsce. Co prawda program ten wygasł 28 lutego 2014 roku, ale ostatnia pomoc do ośrodków dotarła nawet w listopadzie, jakieś szczątkowe racje w grudniu. Osoby ubogie o dochodzie w granicach 680 zł netto na osobę w rodzinie od wielu miesięcy odchodzą z takich punktów pomocowych z niczym, a była to często pomoc, która autentycznie pozwalała rodzinie na zapewnienie podstawowych potrzeb, żeby przeżyć, podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Jest dla nas oburzające i wyrażamy tu także opinię zarówno potrzebujących, jak i tych, którzy uczestniczyli jako pośrednicy w ramach tej pomocy, między innymi w organizacje charytatywne. Wyrażamy to oburzenie, że przez tak długi okres polski rząd, konkretnie Ministerstwo Polityki Pracy i Polityki Społecznej, nie podjęło żadnych działań, żeby w miejsce tego braku programu, żeby zabezpieczyć w alternatywny sposób te potrzeby żywnościowe. Pani minister mówi, że pomoc jest duża, 800 milionów złotych. Proszę Państwa, to jest kropla w morzu potrzeb. Stan ubóstwa i skala ubóstwa w Polsce jest o wiele, wiele większa. I to, że Polska była trzecim krajem spoza Włochami, Portugalią, która w najwyższym stopniu korzystała właśnie z tej pomocy nadwyżek żywności krajów Unii Europejskiej, to tylko świadczy o tym, jaki jest stan ubóstwa w Polsce. Dlatego uważamy, że ministerstwo ma tutaj wielkie na sumieniu, wielkie zaniedbania w tej sprawie, że nie uruchomiło w miejsce pomocy, nie uruchomiło alternatywnej pomocy, co najmniej równoważącej pomoc dostarczaną w ramach nadwyżek żywności z krajów Unii Europejskiej. Proszę Państwa, co jest najważniejsze, to to, że pani minister w ogóle nie czuje się jakoś zażenowana tym, ani winna, że rok, ponad rok zabrakło do tego, aby opracować program, który pozwoliłby wspomóc najbiedniejszych Polaków w dostarczeniu im żywności, w wyżywieniu. My nie mówimy tu o luksusowych jakichś wydatkach, mówimy o najbardziej elementarnych potrzebach, jakimi jest żywność. I pani minister mówi, no jak dobrze się postaramy, to na Boże Narodzenie ten program będzie uruchomiony. Naprawdę wydaje się, że tak prosta sprawa, która jest już powtarzalna, mogła być załatwiona co najmniej gdzieś na poziomie lutego czy marca, a nie w grudniu, a być może już nie w grudniu, tylko dopiero zimą. Proszę Państwa, jeden program się skończył. Drugi duży program unijny, który obowiązuje w perspektywie 2014-2020, nie zaczął obowiązywać, jak wskazują wszystkie dane, będzie obowiązywał dopiero w pierwszym kwartale 2015 roku. A my, tak jak mówiłyśmy, pytając panią minister, obietnic do garnka nie włożymy. Brzuchy trzeba napełnić każdego dnia. To nie jest tak, że można powiedzieć poczekajcie, bo procedura, bo Komisja Europejska, wkład własny, coś. No, ponad rok czasu nie będzie też tej unijnej pomocy. Jak rząd zareagował, skoro rząd o tym wiedział? Są również zapowiedzi Komisji Europejskiej o tym, że w związku z embargiem na
owoce i warzywa, należałoby ten sektor wspomóc w ten sposób, że skieruje go się do organizacji charytatywnych, właśnie do banków żywności. I co się okazuje, że też to bardzo opieszale działa. Ta pomoc unijna to ma być 125 milionów euro, ale to są też owoce, które charakteryzują się tym krótkim okresem używania. Banki żywności w Polsce świecą pustkami. Caritas, PKPS, Polski Czerwony Krzyż potrzebują żywności, bo o ile jeszcze można sobie poradzić w tej chwili, w tym okresie takim wrześniowym, kiedy są warzywa stosunkowo tanie, to przyjdzie jesień, zima i jeszcze wiosna i tej pomocy żywnościowej nie ma i nie będzie po prostu. Ja wiem, że są bardziej nośne medialnie tematy, że jesteśmy ciekawi, kto zostanie ministrem, kto zostanie marszałkiem, wicemarszałkiem. Ale proszę przejść się do świetlicy socjoterapeutycznej, do stołówki do ubogich, do schroniska dla osób bezdomnych, czy do banku żywności, gdzie ludzie byli przyzwyczajeni, że przychodzili po pewne produkty. Tam nic nie ma. A wszyscy bezradnie rozkładają ręce i uprawiają papierologię, że my, a zrobiliśmy, a piszemy, a ktoś tam zatwierdził. Co to głodnego człowieka, proszę państwa, obchodzi? Próbujemy z tym tematem się przebić. Organizacje pozarządowe też trochę tu milczą, bo każdy wie, że kiedyś przyjdzie po tą pomoc i nie jest pewny, czy przypadkiem za karę, że może mówił, jaka jest dramatyczna sytuacja, nie zostanie ukarany. Wiem, że minister pracy wystąpił do samorządu województwa, do wszystkich marszałków, żeby zareagowali i wsparli, uzupełnili ten duży niedobór środków unijnych. Jaka jest reakcja? Trzeba poczekać. Wiem, że w moim województwie skierowano na tą pomoc chyba 50 tysięcy złotych, no to pozostawiam tą kwotę bez komentarza. Proszę państwa, informacje o takiej sytuacji mamy z różnych stron Polski. Nie jest to kwestia jednego miasta czy jednego województwa. I naprawdę jest to poruszające, że w sytuacji, kiedy występowano do ministerstwa o wyjaśnienie przyczyn, z pytaniem, kiedy ta pomoc zostanie uruchomiona, występujący przedstawiciele organizacji nie otrzymują żadnych odpowiedzi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego uważaliśmy, że poruszenie tej kwestii jest bardzo istotne. Proszę państwa, nie ma żadnej procedury, aby od rolników, którzy nie są w stanie dzisiaj sprzedać produktów, żeby przejąć te produkty, żeby je przetworzyć, żeby wykorzystać do wyżywienia ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy w wyżywieniu. Ponadto chcę powiedzieć, że rząd dopiero 15 kwietnia przyjął założenia do programu, dopiero w maju wysłał je do Komisji Europejskiej, dopiero w połowie lipca otrzymał uwagi z Komisji Europejskiej i jutro ta ustawa wprowadzająca ten program wchodzi w życie. No proszę państwa, i pani minister mówi, że teraz ogłoszą konkurs, przygotują przetargi, no i na Boże Narodzenie. Naprawdę to są rzeczy, które są kompletnie niezrozumiałe. To po prostu trudno nawet to wytłumaczyć. Pani minister, przedstawiając wczoraj w ramach pytań poselskich, w ogóle nie widzi niczego złego w tym. Uważa, że to jest normalnie, że po prostu najważniejsza sprawa to są papiery, a tam co te 27 czy 30% osób w Polsce, obywateli polskich, którzy nie dojadają, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, no to nie jest problem. Najważniejsze są tutaj procedury, papiery, ustawy i przetargi. Bardzo dziękujemy. Prosimy o pytania. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy państwu za udział w konferencji.